Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku dotyczącym diagnostyki odcinka lędźwiowego. Dzisiaj porozmawiamy sobie przede wszystkim o bólu, o tym jak różnicować problemy typu ostrego od problemów niespecyficznych. Porozmawiamy sobie troszeczkę właśnie o neurofizjologii takiego zjawiska i oczywiście o tym jak przełożyć to wszystko na praktykę. Chcę, żeby ten materiał był dla Ciebie taki bardzo pomocny w codziennej pracy z pacjentami. Także zaczniemy sobie od tego, że zjawisko bólowe no to jest tak naprawdę tylko interpretacja sygnałów pochodzących z naszego ciała i tak naprawdę ból powstaje dopiero w naszej głowie. Mamy tutaj jakby dwie takie możliwości. Może dojść do podrażnienia receptorów, czyli takich wolnych zakończeń nerwowych, w tkance powięziowej, w tkance kostnej, mięśniowej, tak, w całym jakby naszym narządzie ruchu. Może to też być podrażnienie takich receptorów na przykład w naszych narządach wewnętrznych albo w innych tkankach położonych gdzieś głębiej w naszym ciele. Będą one dawały różne jakby wzorce bólowe i postaramy się je właśnie od siebie rozróżnić. Druga opcja jest też taka, że może dojść bezpośrednio do uszkodzenia tkanki nerwowej jakby już niereceptorowo. Tutaj wtedy mówimy raczej o bólu takim neuralgicznym i on to jakby cechuje się też zupełnie innym wzorcem. Powiedzmy sobie na początku o tym bólu pochodzenia recepterowego. Mamy tutaj generalnie dwie możliwości, dlatego że mamy też dwa rodzaje włókien, włókna typu A i włókna C. Zaczniemy może od tych pierwszych, od włókien typu A. To są troszkę grubsze włókna, zmielinizowane, bardzo szybko przenoszą informacje od receptora do mózgu. Można też powiedzieć, że one są bardzo precyzyjne. Będziemy je jakby częściej w nomenklaturze nazywać takimi nowymi szlakami bólowymi. I tutaj zazwyczaj będą one podrażnione w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś nagłego incydentu. Czyli to będziemy na tej tablicy widzieli pod jedynką. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, każdy z nas przynajmniej raz to przeżył, myślę, że nawet więcej, kiedy dochodzi do jakiegoś urazu. I tutaj bez względu na to, czy uderzyliśmy się w kolano, stłukliśmy sobie żebra, czy stało się cokolwiek jakby innego, ból pojawia się bardzo szybko. Tutaj możecie zobaczyć ten wykres pionowy, to jest nasilenie się bólu od 0 do 10. Oczywiście nie traktujcie jakby tych wartości do końca tak jakby zero-jedynkowo, dlatego że ból, no jak wiemy, jest też uzależniony od tego, jak mocny i rozległy jest ten uraz. Więc powiedzmy, że chodzi tylko o to, że on bardzo gwałtownie, bardzo szybko narasta. Zazwyczaj w przeciągu sekund z kolejnymi minutami staje się jeszcze silniejszy. I dopiero później, na przestrzeni godzin, dni, tygodni, ewentualnie nawet miesięcy, zaczyna on spadać. Dlatego, że dochodzi do gojenia się tkanki, która została uszkodzona i jakby nasz stan się tutaj poprawia. Jednocześnie zazwyczaj, jeśli mamy podrażnienie tej jakby tkanki, dochodzi tutaj też do takiego miejscowego stanu zapalnego, dlatego ten problem wycofuje się tak powoli. Musimy po prostu pozwolić sobie też na gojenie. Czym on się jeszcze charakteryzuje? Tutaj pacjenci zazwyczaj będą zgłaszali ból, który jest bardzo dobrze określony, czyli będą potrafili pokazać, które miejsce ich boli. Zazwyczaj pokazują to gdzieś jednym palcem, na przykład obwodząc po jakimś miejscu, albo wręcz pokazują na przykład, że o, ból, który dotyczy mojego łokcia, jest no, w tym miejscu. Też potrafią często jakby scharakteryzować, który dokładnie ruch ten problem nasila. Czy jest to wyprost, zgięcie i tak dalej. Musimy to oczywiście odnieść do pozostałych struktur naszego ciała. To nie zawsze musi być uraz, ale chodzi też jakby zawsze o to, że jest jakieś mechaniczne podrażnienie tego rodzaju włókien. Taki ból zazwyczaj bardzo dobrze reaguje na leki przeciwbólowe, na odpoczynek, czasami na
jakąś moderowaną, powiedzmy, ilość w ogóle ruchu. Dobrze reaguje na sen, na próbę jakieś ocieplania albo schładzania tej uszkodzonej, powiedzmy, tkanki mechanicznie. No i jakby ma takie właśnie tendencje do wycofywania się. Zobaczcie też, że linia nie jest tutaj idealnie prosta. Jakby celowo przybrała na tej postać takiej fali, dlatego że musimy pamiętać o tym, że ból nie jest jakby zjawiskiem tylko i wyłącznie fizycznym. Jest on moderowany też przez chociażby nasze samopoczucie, nasze nastawienie psychiczne. To, czy mamy po prostu lepszy, gorszy dzień. To, czy się wyspaliśmy. Zależy też troszeczkę od naszych przekonań dotyczących tego, jak bardzo ten problem jest dla nas ważny. Więc w ogóle teraz o bólu często mówimy w takich kategoriach właśnie, powiedzmy, bardziej możemy to nazwać, myślę, holistycznych. Bardzo podobnie będzie to wyglądało przy tym drugim rodzaju bólu i to jest problem, który, jak widzicie, raczej nie pojawia się w jednym momencie. Co to będzie znaczyło? Tak jak w pierwszym przypadku, pacjenci praktycznie zawsze są w stanie powiedzieć, w którym momencie poczuli ten ból pierwszy raz. Zazwyczaj są to urazy albo jakiś moment, kiedy wykonywali konkretne ćwiczenie. Być może schylili się po coś i jak to oni określają, coś im tam strzeliło na przykład w kręgosłupie. I ból od razu bardzo szybko się jakby tutaj zaznaczył i nasilił, jakby przybrał jakąś konkretną postać. W przypadku tego problemu niespecyficznego, jak możecie zobaczyć, on może nasilać się na przestrzeni godzin. Tak naprawdę moglibyśmy też go zacząć nawet troszeczkę później. Może na przestrzeni konkretnych dni. Czasami pacjenci zgłaszają coś takiego, że nie są do końca w stanie powiedzieć, kiedy pierwszy raz ten ból poczuli. Albo pamiętają ten moment, ale on się bardzo szybko wyciszył. Być może nie było go przez kilka dni. Później znowu się pojawił. Był stosunkowo nieduży, dlatego też zbagatelizowali ten problem. I dopiero później zaczął on przybierać na sile. Bez jednego konkretnego powodu, czy jakiegoś momentu, kiedy on się zaczął pierwszy raz. Może on mieć tendencję do nasilania się. Możemy sobie tutaj zaraz jeszcze jakby dorysować trzecią sytuację. Omówimy sobie tą drugą, dlatego że ona też z klinicznego punktu widzenia jest ważna. Taki ból może pochodzić z podrażnienia włókien typu C. To są cienkie, niezmielinizowane włókna, które przewodzą ból znacznie wolniej. Wolniej, czyli do 2 metrów na sekundę. Oczywiście może nam się wydawać, że to jest naprawdę szybko, jednak dla naszego organizmu raczej są to niskie wartości. Jednocześnie ten ból zazwyczaj jest bardzo słabo odgrodzony. To znaczy pacjenci nie będą dokładnie potrafili powiedzieć, które miejsce ich boli. Ciężko im też może być stwierdzić, w trakcie którego ruchu. To jest charakterystyczne dla problemów na przykład zapalnych, dla problemów płynowych, czyli takich tak zwanych kompartmentowych na przykład, albo przy czynnikach innych, które też się do tego problemu nakładają, czyli dla problemów psychogennych, być może też bardzo często zresztą, dla problemów trzewnych, czyli takich pochodzących jakby z tych wrażeń interoceptywnych. Czyli ból raczej rozlany, często słabo reagujący na zmianę pozycji, na środki przeciwbólowe. Może on mieć tendencję do nasilania się w nocy i to nas zawsze powinno wtedy zaalarmować i powinniśmy takiego pacjenta bardzo dokładnie przebadać. Jeśli mamy wątpliwości, to też oczywiście wysłać do lekarza specjalisty, dlatego że takie problemy mogą mieć charakter, zazwyczaj mają taki charakter ogólnoustrojowy. Czyli to może być jakiś problem biologiczny, to może być proces na tle autoimmunologicznym, jakimś nowotworowym, czy powiedzmy w ogóle szerzej biologicznym i raczej nie jest on stricte związany z narządem ruchu. Czyli tak naprawdę do leczenia takiego zachowawczego, przynajmniej w formie fizjoterapeutycznej, raczej się nie będzie nadawać. Ale, tak jak mówiłem, on też może być troszeczkę inny, bo
Tutaj to, co widzimy, to jest problem nasilający się z kolejnymi tygodniami, miesiącami, ale spotkacie się też czasami z problemem taki, który możemy sobie nazwać go bólem niespecyficznym, ale takim numerem 3. Czyli powiedzmy problem gdzieś faktycznie się pojawia, o nim już zaczęliśmy mówić. Później na jakiś czas się wygasza, a pojawia się później znowu. Później ma jakąś tendencję do nasilania się, spadania, później znowu rośnie, spada i tak być może na przestrzeni miesięcy albo staje się bardziej uciążliwy, albo po prostu jest mniej więcej w takim konstansie. Co to może oznaczać? W praktyce bardzo często spotykamy się z tym, że tego rodzaju problemy mogą mieć swoje pochodzenie na przykład w różnego rodzaju starych urazach. Mogą one być kombinacją kilku różnych problemów, czyli różne sytuacje, które obciążyły dosyć mocno nasz układ nerwowy, nasz układ immunologiczny. Nasz układ endokrynny często też mogą wywoływać tego typu problem, który znowu jest modyfikowany przez nasze samopoczucie. Chociażby ciśnienie, jakie panuje na dworzu, przez pogodę, nasz stan taki w ogóle psychofizyczny. I to może oznaczać, że taki problem jest dosyć trudny w leczeniu manualnym, ale tutaj jakby praktyka pokazuje, że często fajnie będzie się sprawdzało takie podejście, które właśnie będzie celowane w leczeniu tych starych, powiedzmy, urazów pacjenta, które mogą go dodatkowo obciążać, plus zwiększaniem naszych możliwości adaptacyjnych. Dlatego tak bardzo fajnie na dużą ilość osób działa chociażby zmiana diety, zwiększenie swojej aktywności fizycznej. Czasami paradoksalnie zmniejszenie, jeśli jest jej, powiedzmy, zbyt dużo w stosunku do naszych aktualnych możliwości naszego organizmu. Więc to możemy sobie nazwać takim problemem numer 3. I co teraz moglibyśmy jakby te podsumować? Problem numer 1 i numer 3 jest stosunkowo częsty w naszych praktykach fizjoterapeutycznych. Wymaga troszeczkę innego podejścia. Oczywiście jeśli chodzi o przeprowadzenie samego jakby wywiadu, jest to właściwie takie same rutynowe podejście. Troszkę inaczej wygląda już w trakcie tego badania, gdzie będziemy sobie, powiedzmy, badać całe ciało, wykonywać poszczególne testy. To, co nas powinno jakby zaniepokoić z perspektywy diagnostyki różnicowej, to ta sytuacja numer 2, gdzie, jeszcze raz tutaj podkreślę, pacjent słabo reaguje na leki przeciwbólowe, praktycznie nie reaguje na zmianę pozycji, ból na przestrzeni czasu ma jakby taką tendencję do zwiększania tej swojej wartości, do nasilania się. Więc jeśli tutaj nie widzimy jakiegoś konkretnego wzorca, w dodatku on jest trudny do określenia, gdzie się znajduje, raczej będziemy myśleli o tym w perspektywie jakiegoś takiego problemu ogólnoustrojowego, biologicznego i raczej będzie to wymagało konsultacji lekarskiej. Także, tak jak jeszcze raz tutaj podkreślam, to nie są specjalnie częste sytuacje, aczkolwiek zawsze trzeba mieć to z tyłu głowy w trakcie prowadzenia wywiadu i praktyki już takiej fizjoterapeutycznej, że takie sytuacje mogą się zdarzać. Musimy o tym też pamiętać. Nawet WHO teraz podkreśla, że bardzo dużo problemów naszych pacjentów bierze się nie tylko z braku albo nadmiernej aktywności fizycznej, co nas interesuje najbardziej, ale też z naszych takich codziennych błędów wynikających chociażby ze nieodpowiedniego żywienia, ale też z innych czynników środowiskowych, które mogą nas obciążać i powodować właśnie tego typu problemy. Także na dzisiaj to jest wszystko. Tyle dla Was przygotowałem i tym się chciałem podzielić. W następnym odcinku pokażę Wam, jak można już w przypadku, kiedy podejrzewamy u pacjenta jakiś problem, powiedzmy, dyskowy, jak można go zróżnicować i dalej będziemy w kolejnych filmach proponowali różne podejścia do leczenia takich pacjentów. Także na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia następnym razem. Cześć!